Także to jest to mieszkanie. Na razie jest ściemnisko. Spokojnie planujemy remont generalny, tak za 3 lata, więc lepiej brać teraz, bo później cena wzrośnie. A tym włącznikiem tu pan się nie bawi, bo i tak nie działa. Ktoś wyłączył z prądu. Nie, po prostu światła nie ma. Zresztą mieszkanie tak lepiej wygląda. No i świeczki są teraz mega modne. Po co panu światło? Żeby żyć. To tu pan może żyć jak... Jak hrabia z XVII wieku, ale to prawda, może pan tu być kimkolwiek pan zechce. O, a tu za oknem widać... Łysze pole! Dokładnie, przestrzeń! Ale trzeba się nacieszyć, bo za miesiąc zaczynają budowę bloku. O, słyszy pan? Słyszy pan to? Jak skocha, bum, bum, bum. Nie, to sąsiad wali o kaloryfer, chciał się przywitać. Zamknij mordę, Jurek! O, tu mamy taką dziurę z przelotem na drugie mieszkanie, ale można... Oglądać Bernadetkę. Oto to! Miejsca może nie jest za dużo, ale jest przynajmniej podwójne łóżko. Tylko musi pan spać po lewej stronie, prawa jest moja. Twoje miejsce jest tam. No tak, ale spokojnie, nie zabieram kołdry. Z mebli niestety... Nie ma nic. Nie no, jest szafka z Ikei, tylko trzeba złożyć. Robię sam. Kogoś takiego szukaliśmy. O, uwaga, szczur. Twój. Można powiedzieć, że to taki... wspólny. Dojazd do centrum tak godzinkę, ale może pan przynajmniej... Zwiedzać. Takich pozytywnych ludzi nam potrzeba. Widzę, że lubi pan NASA. To dobrze, bo cena też jest z kosmosu. Ale rozumiem, że jest pan zainteresowany. Tak, bardzo, bardzo.